Już po raz kolejny mogliśmy się przekonać, jak rozwija się środowisko kołobrzeskich artystów. Wszystko za sprawą wernisażu wystawy prac Stowarzyszenia Artystów Grupa Kołobrzeg. Jak mówi Dariusz Kaleta, stowarzyszenie nabrało wiatru w żagle, ponieważ liczy sobie już blisko 40 członków. Więc z tymi żaglami suniemy do Kultury 2029. Nasz żaglowiec ma się znakomicie i mam nadzieję, że wszyscy dotrą. Nasze stowarzyszenie, które już istnieje oficjalnie 20 lat, a biorąc pod uwagę, iż pierwsza wystawa była w 1957 roku, czyli nam teraz wypada 67 lat istnienia w ogóle stowarzyszenia i jeśli chodzi o twórczość naszych artystów. Więc proszę Państwa o szczególną uwagę, ponieważ postanowiliśmy razem z prezesami Stowarzyszenia Artystów Grupa Kołobrzeg, bo mieliśmy troszeczkę taką, wiecie, tą średnią wieku wygórowaną, postanowiliśmy odmłodzić stowarzyszenie i przyjęliśmy w poczet stowarzyszenia 13 nowych osób. To już kolejna okazja, aby podziwiać te piękne prace, które są wyrazem wieloletniej twórczej pracy wszystkich artystów Stowarzyszenia Artystów Grupa Kołobrzeg. Mówiła Anna Mieczkowska. Jak w życiu, jak w kole życia artyści przychodzą i odchodzą, ale Stowarzyszenie Artystów Grupa Kołobrzeg wciąż trwa i tworzy taki artystyczny kolektyw, który na stałe już wpisał się w nasz kulturalny krajobraz. Wszystkim członkom, artystkom, artystom Stowarzyszenia Twórców Grupa Kołobrzeg życzę niesłabnącej inicjatywy, noweny twórczej, przede wszystkim wytrwałości w tworzeniu tych przepięknych dzieł, a nam odbiorcom, abyśmy zawsze, będąc w miejscach takich jak nasza Galeria Sztuki Współczesnej, odnajdywali tu interpretacje zgodnie z naszą wyobraźnią i nasze emocje, aby były uruchamiane w tak niesamowicie fantastyczny sposób jak dzisiejszego wieczoru. Na wystawie możemy także podziwiać pracę uczestników warsztatów terapii zajęciowej, podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kołobrzegu. Wernisaż uświetnił występ europejskiej klasy tenora Tomasza Krzysicy, który pochodzi z Kołobrzegu. Akompaniował mu Rafał Kowalczyk.